Nasowski, Helmut, ślepa obrona! Wielkie brawa! To będzie tego Piotra Bączyka. To jest ta osoba, która jeszcze może zdetronizować to z jego, z naszej pierwszego miejsca liderowania. Widzę tak jest od palca na pewno. Dodatkowym, dodatkowego smaczka daje, a jego przeciwnikiem to będzie pojedynek. Najwyższy i najniższy z przedstawicieli Fabryki Świń. Już wiemy, Fabryka Świń kolejnego przedstawiciela do swojego klubu wprowadzi do drugiej rundy. Wielniszczy Tomczowski, ewidentny pretendent do zdobycia pierwszego miejsca w naszej lidze, rybackiej lidze turniejowej, ale Kozi jeszcze nie jest w ogródku. Jeszcze nie wita się z Gąską, bo to list pojawił się, proszę Państwa, na arenie. Ale list, jakże to biologicznie, zoologicznie nie zawsze u Fabryki Świn. Tak więc, proszę Państwa, Kozi wylądował, co rzadko się zdarza na Murawie. Ja tylko dodam, że przygotowują się do wyborów. Przygotowuje się Darek Rondowa i Grzegorz Lasek na polskim Gąskim, tak? Czekamy już, żebyśmy byli gotowi, a my wróćmy do tego pasującego pojedynku. Kozi otrzymał właśnie cios niepunktowany brzuch opisa, ale jakże barwny, jakże widowiskowy. Jakiś tam film nastąpił. Szanowna, rozejście. To już nie miało. W finale jednego z turniejów figowych w tymże roku w Prabutach. Wtedy Kozi okazał się lepszy, wyczerpając cały turniej. Jest to swego rodzaju rewanż. A panowie spotkali się już w pierwszej. Podejrzewam, że powinni spotkać się dużo wyżej, ale takie są prawa turnieju. Obaj utalentowani, obaj wielokrotnie wygrywali, zajmowali pierwsze trzy miejsca na tego typu turniejach, tak więc już samo to pokazuje, że walka jest zacięta, której walki nie trzeba reklamować, bo obaj pokazują, że... Czas! Stop! Stop! Proszę Państwa, 6-3 dla przedstawiciela Fabryki Świn, tym razem rewanż za Prabuty, PiS przechodzi dalej. Proszę Państwa, wielkie brawa ze strażnicy zaciążonej z... Darek, jeden ze starszych zawodników tego turnieju. To być będzie senior i już pierwsza taśka upadła. Ale jaki bogaty klub kibica. Zaproszę uczestników turnieju muzycznego. Za 5 minut rozpoczynamy turniej muzyczny, kto ma ochotę, się jeszcze dopisać. Raz do przegrywasz! Zapraszamy wszystkich. Ruchy! Wracamy na to, jak się stało walkę na naszej arenie grunwalskiej. Krasowski niejednokrotnie zwyciężał na tego typu turnieju, jak posługuje się techniką lewej ręki, która niejednemu, jeśli chwilę napsuła przeciwnikowi, to chociaż mocno namieszała. Czas! To jednak z wiekiem zmieniają się priorytety. Proszę Państwa, Grzegorz Krasowski wygrywa z seniorem Strągowa Starkiem. No jak się ciekawym pojedynku. A proszę się. Pani Natalia, wielkie brawa od całego rycerstwa i grupy, która tu przyjechała. Zapraszam tutaj do mnie. I tutaj tą furtą.
Proszę bardzo, pani Natalia. Skąd pani przyjechała? Ja próbowałam, pozwolę sobie chyba skorzystać i wprowadzę tutaj bliżej. Z Ostródy, Natalia z Ostródy. Proszę podejść, zaciągnąć się zapachem rycerstwa. To jest świeży zapach, świeżo unoszony się na naszym polu. I kilka słów przede wszystkim. Marta z dalekiego Wrocławia, z okolic Wrocławia, tak? Dobrze mówię. No, o, z Wrocławia i okolic, to jest księstwo wrocławskie, wysłało do nas Martę. Jeździ konno, strzela z łuku, generalnie terminator, jeśli chodzi o ruch rycerski. Kilka słów o każdej osobie powiem, tak? Zaraz zaczynam wybory. O, to senior ruchu rycerskiego. Darek tutaj z Mazur ma własną rotę zaciążoną. Generalnie także dużo można o tej brodzie powiedzieć. Siwa broda. No, dużo jeszcze werwy, dużo jeszcze werwy. Cozy. No, chciałoby się powiedzieć, najbardziej utalentowany w tej chwili z Fabryki Świń. Mimo drobnego potknięcia, on walczy o pierwsze miejsce, on nadal nie odpuści w naszej lidze. I mamy dwóch przedstawicieli, bratobójczy pojedynek byłby między nimi z Confrates Gladi, Mikołaj i... No, nie wiem, czy ma jakiś kontrakt z firmą cukierniczą, Mars w każdym razie się nazywa, kto wie, może ma jakieś dodatkowe ukryte dochody. Cóż więcej mogę powiedzieć? Proszę połączyć tą całą piątkę, ale w taki sposób, aby połączyć z rycerzem owcą, który jeszcze w walce nie walczył, więc owce też zapraszam tutaj do naszego pojedynku. Proszę połączyć z tych sześciu osób trzy pary w dowolny sposób. Zupełnie się nie kierować niczym, żadnymi jakimiś ukrytymi podtekstami, kopertami, które być może któryś próbuje z jakiegoś tam koncertu cukierniczego wcisnąć, czy też innego typu. A to można tak zrobić, więc bardziej się wysilić i jeszcze raz połączyć? No dobrze. Dobrze, no dobrze. Wielkie brawa w takim razie. No to jest tak. Marta z Darkiem walczy o przejście do drugiej rundy. Confrates Gladi, bratobójczy pojedynek. Nie, para była. Owca walczy z Kozim. O wejście do drugiej rundy i Confrates Gladi. Dziękuję bardzo.